Witamy ponownie na trzecim już live'ie dzisiaj z Isle of Marketing. Bardzo miło gościć Pawła Tkaczyka, który tu przed chwilą wbiegł nam po schodach, ale już złapał oddech. Pawle, co o tobie mówi Google? Czytam pierwszy link organiczny, nie reklamowy. Paweł Tkaczyk, autor bestsellerowych książek Zakamarki Marki oraz Grywalizacja, mówca publiczny oraz doradca budowania marki. Zgadza się dobrze Google? Tak, to chyba o mnie jest. Tak, czyli... Google mnie dobrze zna. Okay. Pawle, specjalizujesz się też w copywritingu. Mhm. Wiesz, ze mnie koledzy śmiali się, jak poszedłem na szkolenie z copywritingu, ale jak później zobaczyli te efekty, wiesz, po tym szkoleniu, te klikalności banerów... To jest parafraza jednego z najsłynniejszych haseł copywriterskich, tak? Śmiali się tak. Ale wiesz co, tak pół żartem, pół serio. Ale ja osobiście uważam, że ten copywriting jest cały czas absolutnie niedoceniany. Może to wynika z tego, że marketerzy internetowi wywodzą się często z tych aspektów bardziej technicznych, tak? Kiedyś było, nie? SEO szczególnie to było tylko... To było pisanie pod algorytmy, Teraz to się zmienia. Ten copywriting chyba zaczyna się odradzać, mimo że to zdanie, które powiedzieliśmy, to jest z początku... 100 lat ma, tak naprawdę. 1920 rok ta książka się ukazała. John? John Caples, Skuteczna reklama. Tak. Dokładnie tak. Odradza się? Zgodzisz się z tym? Tak, to znaczy to jest nawet jeden z projektów, w którym myśmy pracowali razem z Googlem, żeby transformować marketerów, którzy byli w agencjach SEO, w content marketerów, dlatego że Google zrobił tak naprawdę, to oni zaczęli te transformacje od pisania pod algorytmy do pisania takiego, żeby to ludziom przynosiło jakiś efekt, żeby to było dla nich interesujące. I problem polega na tym, że pytało się o ważność copywritingu. Pisanie pisaniu nierówne. To znaczy, że my możemy używać słów, natomiast ja je na swój osobisty użytek nazywam pustymi słowami. Słowa, które absolutnie nic nie znaczą. Nasza firma świadczy wysokiej jakości usługi, żeby zadowolić wszystkich klientów. Takie bla, bla, bla. Czytasz właściwie i żadnej informacji nie powziąłeś. Dobry copywriter to jest ktoś taki, kto posługuje się skutecznie językiem, mając do wyboru, ja bym powiedział, są dwa główne narzędzia, takie podstawowe narzędzia w pracy copywritera, które on musi mieć absolutnie opanowane. To jest jego broń. Pierwsze narzędzie nazywa się czasowniki. My powinniśmy używać czasowników, bo czasowniki sugerują akcję, jakby podstawową robotą copywritera jest skłonienie ludzi do akcji. Powinniśmy używać czasowników w sposób umiejętny. I teraz są badania, które pokazują, gdzie jakby jedne czasowniki sprawdzają się lepiej, inne gorzej i tak dalej, sprawiają, że my po prostu lepiej rozumiemy tekst. I drugie narzędzie, którego copywriterzy używają i powinni mieć opanowane do perfekcji, nazywa się metafora. Znalezienie takiego porównania, które klientowi tłumaczy, na czym polega działalność firmy, która wydaje się skomplikowana, a my jesteśmy w stanie ją porównać do jakiejś prostej rzeczy, klient mówi, aha, to o to tak naprawdę chodzi. Nie rozumiałem, ale rozumiem. I copywriter to jest ktoś, kto tłumaczy rzeczywistość. A te obietnice? Wiesz co, obietnica to jest pokazanie wartości. I teraz, co ci po technice obiecywania w momencie, kiedy to, co obiecujesz, nie ma dla klienta wartości? Czyli oczywiście, że musisz się tego kiedyś nauczyć, ale jeśli wytłumaczysz klientowi w taki sposób, żeby on zrozumiał, to on sam sobie przypnie wartość do tego i nie musisz mu już niczego obiecywać. Czyli co, możemy podsumować to nasze krótkie rozważanie o copywritingu, że w sumie każdy w tej chwili, kto zajmuje się marketingiem internetowym, czy pisze reklamy w wyszukiwarce, które zwiększyły swoją objętość, tak? I nagle stały się lepszym narzędziem do copywritingu, czy pisze na nagłówki, czy tworzy całe landing page, to copywriting jest w ogóle must have. Teraz. Tak uważam. Nie ma tu już dyskusji. To znaczy, bo to jest tak, nam się wydaje, że potrafimy, bo potrafimy mówić, tak? I nie zdajesz sobie sprawy z tego, że stoją za tym jakieś techniki, że można to robić lepiej i gorzej, tak jak Molierowski Skąpiec, który nie zdawał sobie sprawy, że mówi prozą, tak? My to potrafimy, ale dopiero kiedy zdasz sobie sprawę, że istnieją za tym jakieś techniki, że można to zrobić właśnie lepiej, można gorzej, można położyć te techniki, to zaczynasz doceniać to, że to nie do końca jest takie proste, że właściwie tylko wylać na papier to, co ci na sercu leży i już jest dobrze. Ale czy dzisiaj, w XXI wieku, te techniki sprzed 100 lat jeszcze warto do nich wracać? Absolutnie, dlatego że... Pana Johna i z tego zdania. Wiesz co?
jedna rzecz się nie zmieniła, nasze mózgi się nie zmieniły. My nie jesteśmy w stanie wyewoluować w ciągu 100 lat, więc te same techniki, które się odwołują do tych samych zwojów twardego oprogramowania naszego mózgu, one działały 100 lat temu i one działają teraz. Mamy inne narzędzia, mamy inne otoczenie marketingowe i tak dalej, ale jeśli rozmawiamy o tej sztuce przekonywania, starożytni Grecy ją wymyślili. Także i ona się nie zmieniła specjalnie. To nie 100 lat temu. To nawet troszeczkę więcej niż 100 lat temu. Może nawet oni mieli lepsze techniki, tylko nie zakłócone tymi wszystkimi rzeczami, z którymi my się w tej chwili spotykamy. Świetnie. Powiedz mi, Pawle, nawiązując do tego, o czym dzisiaj mówiłeś, mówiłeś o employer branding. Co to? To jest marka pracodawcy, czyli... Słuchaj, jestem pracodawcą, ludzie cieszą, że mnie pracują, tak? Tak często myślą małe, średnie firmy. Jasne, jak tak będziesz myślał, to... No nie, myślę, że małe, średnie firmy już dawno z tego wyrosły. Wiesz co, no my się zajmujemy budowaniem marki, my jako Midea firma, wiesz? I 40% z tego, co robimy w tej chwili, to są budowanie marek pracodawców, bo bardzo dużo pracodawców obudziło się z przysłowiową ręką w nocniku. Czyli to nie jest tak, że powinieneś być mi wdzięczny, że u mnie pracujesz, bo po pierwsze zmieniło się pokolenie i oni nie chcą już pracować za... Pieniądze przestały być głównym motywatorem do pracy dla właściwie połowy tych ludzi, których dzisiaj nazywamy millennialsami. Oni deklarują, że są gotowi pracować za mniejsze pieniądze w imię jakichś wartości. A większość firm, jeśli rozmawiają o wartościach, to oni mówią, co? My tutaj produkujemy, wiesz... pneumatyczne coś tam. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mnóstwo firm tego w ogóle nie miało. To znaczy, że nie miało tej marki pracodawcy i kiedy rynek się zmienił... Nie było im potrzebne, zmiana, wiesz? Nie było im potrzebne z bardzo prostej przyczyny. Kiedyś mieliśmy do czynienia z rynkiem pracodawcy, czyli takim rynkiem, na którym pracodawca mógł przebierać w pracownikach jak w ulęgałkach, bo było ich więcej niż właściwie ja potrzebowałem. Dzisiaj ten trend się odwraca. To znaczy, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, to pracownik tak naprawdę przebiera w ofertach pracodawcy, bo pracowników jest mniej niż tych ofert do pracy i brakuje rąk do pracy. I w tym momencie, jeśli ja muszę tego pracownika skusić, czyli nie tak jak było kiedyś, tylko odwrotnie, jeśli ja muszę tego pracownika skusić, to ja muszę mu coś zaoferować. A oferowanie, hej, damy ci pensję za to, że u mnie będziesz pracował, to jest coś takiego, co w marketingu określamy commodity, czyli towar, taki sam dla wszystkich pracodawców. Jeśli tym próbujesz się wyróżnić na rynku, to daleko nie zajedziesz. I starałem się pokazać właśnie, czym współczesny pracodawca może się wyróżnić, żeby ta kampania była po pierwsze przeprowadzona z głową, żeby ona miała ręce i nogi, a po drugie, na jakie wartości postawić. Powiedziałeś, że obudzili się z ręką w nocniku, ale się obudzili, czy to jest... Obudzili się, bo potrzebują, wiesz, bo ty mówisz, bo ty, jak zagrałeś tego pracodawcę, mówisz, a nikomu to nie jest potrzebne. Oni się bardzo szybko o tym przekonują, że to jest potrzebne, bo dają ogłoszenie o pracy i albo nie zgłasza się nikt, albo zgłaszają się pracownicy tak zwanego najgorszego sortu, czyli takich, których nikt właściwie by nie chciał, przyuczenie ich jest droższe i szybko rzucają pracę dla jakiejś lepszej. To są koszty, to są realne koszty. No dobra, to ostatnie pytanie. Mam ciekawe metody budowania atrakcyjnego dla pracowników wizerunku firmy i nie zawaham się ich użyć. Mhm. Tak w opisie Twojego dzisiejszego wystąpienia jest zawarte. Jedną metodę jakbyś nam podał. Wiesz taką co? Najważniejszą z tego. Właściwie mówiłem o jednej tylko i wyłącznie. Pokazywałem w jaki sposób tę kampanię stworzyć krok po kroku, żeby to grało. Natomiast najważniejszy element tej kampanii to jest zintegrować życie prywatne pracowników w pracy. Ja wiem, że to brzmi jak herezja, szczególnie dla starszych ludzi, którzy rozdzielają bardzo mocno pracę i niepracę. Zintegrować życie prywatne pracowników z pracą, czyli na przykład pracodawca, który oferuje na miejscu żłobek, przedszkole dla swoich pracowników, ma dużo większe szanse na po pierwsze zdobycie wartościowych pracowników, bo oni jakby wiedzą, że mogą być jednocześnie dobrymi rodzicami, nie zostawiać tego dziecka jakiejś tam opiekunce i tak dalej, tylko podejść do niego w każdej chwili i tak dalej. I to się już dzieje, szczególnie w branży technologicznej. Z drugiej strony zintegrowanie całych rodzin, w sensie jeśli twoi współpracownicy znają moje dzieci, czy moi współpracownicy znają moje dzieci, to oni wiedzą o tym, w czym one są dobre, w czym one nie są dobre i tak dalej. Tak, buduje się głębsza więź i teraz jeśli sytuacja ekonomiczna na przykład sprowadzi się do tego, że trzeba będzie albo zredukować zespół, albo coś w ten desy, to ta społeczność będzie pracownicza, będzie na tyle zjednoczona, że oni powiedzą, hej, jesteśmy gotowi na przykład obniżyć sobie pensję na jakiś czas, tylko po to, żeby nikogo z tego zespołu zgranego nie zwalniać. Mówiłem o tworzeniu zgranego zespołu, żeby to nie była zbieranina
przypadkowo zatrudnionych ludzi, tylko żeby to był rzeczywiście kulturowo i organizacyjnie zgrany zespół. Okej. Dziękuję bardzo za ten krótki wywiad z Tobą. Was zachęcam do wpisania do Google'a Paweł Tkaczyk i tym razem kliknięcia w link sponsorowany, który przekieruje do szkoleń. W ramach projektu szkolenia Sprawny Marketing prowadzisz u nas 3 szkolenia. Na pewno tutaj znajdziecie dla siebie, między innymi o copywriting.